tym roku w Szkole Podstawowej w Kostowcu i w Szkole Podstawowej w Młochowie odbył się piąty happening Bądź bezpieczny na drodze. Happening został zaproponowany tym właśnie placówkom z uwagi na przebudowę trasy S8 i przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, którzy korzystają z ruchu drogowego. Organizatorami piątego happeningu Bądź bezpieczny na drodze jest Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza, Komisariat Policji w Nadarzynie, Straż Gminna w Nadarzynie oraz partnerem Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. Podczas spotkania w każdej szkole wyświetlany był film o bezpieczeństwie z podziałem dla grup wiekowych, dla dzieci do lat 10 i powyżej 10. Był pokaz mody odblaskowej, oczywiście rozmowy z funkcjonariuszami policji i straży gminnej. Jeżeli sobie gdzieś tutaj przy bucikach, na nóżkach umieścimy takie odblaski, to jeżeli nawet będziemy mieć taki malutki element, to będziemy już widoczni z bardzo daleka dla samochodu. Takie odblaski w postaci kamizelek to jest najskuteczniejsze, ponieważ zakrywa dużą powierzchnię osoby i policjanci noszą takie kamizelki, jeżeli pracują na drodze. Wy jako dzieci macie obowiązek nosić odblaski, pod drogą uważamy. Kilka słów na temat poruszania się rowerem. Poruszając się po drogach powinniśmy być szczególnie skupieni, powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Więc posiadanie jakichś słuchawek czy bawienie się telefonem powoduje naszą dekoncentrację. Wszystkie rzeczy są jasne, o których mówiliśmy. Bardzo Wam dziękujemy. Bardzo ciekawym wydarzeniem było przygotowanie konkursów i zadań dla dzieci. Zadania polegały na utworzeniu hasła promującego noszenie odblasków. Młodzież miała zaproponować, jak namówić kolegę i koleżankę do noszenia odblasków. Również młodzi ludzie mieli rozwiązać zadania dotyczące ruchu drogowego, prawidłowego poruszania się po drodze. W tym celu przygotowane zostały 3 makiety ze skrzyżowaniami właśnie z terenu naszej gminy, czyli skrzyżowanie w Młochowie, skrzyżowanie w Rójscu i w Nadarzynie. Życzymy wszystkim Państwu i wszystkim dzieciom, aby ta droga do szkoły była bezpieczna, a z uwagi na przebudowę trasy S8 apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby używać odblasków, żeby być widocznym właśnie dla kierujących pojazdami. Dziękujemy za spotkanie.